Witam wszystkich z tej strony Tula, my jesteśmy w Don't Starve, a dzisiaj ze mną jest... Tanka, cześć! Danusia jest ze mną i gonią ją mermy, bo pająki niestety rozwaliły mi tutaj ogrodzenie, ale... No było ich całkiem sporo nawet tych pająków. Tak, walczyłyśmy tu z pająkami, słuchajcie, i przyszły psy oczywiście, bo przecież jak żeby inaczej. Musiałyśmy jeszcze psy pokonać. Czekaj, ja naprawię sobie ten... Zrobiło się ciemno. Tak, zrobiło się ciemno. Paliłyśmy w tym ognisku, kurczę, na lato. No ale cóż, jakoś sobie poradziłyśmy na szczęście. No i dlatego mówię, włączam nagrywanie, bo wszystko was ominie, co najciekawsze. I wiecie. Także przed chwilą właśnie były psy. Pokonałyśmy pająki i teraz ja sobie to naprawię i chcemy właśnie te pająki przenieść trochę dalej. Żeby mi właśnie tego muru nie rozwalały. No, przyda się. A tu masz w ogóle strasznie dużo tych kokonów. No bo przecież tutaj ciągle coś jest od tych pająków, wiesz, także... No, w zasadzie tak. Ej, tam się leją, wiesz, mermy, leją się, wiesz, pająki, wszystko ten, to kurde mam masę tych właśnie, no, jak to się nazywa? Ale to dobrze. No bardzo dobrze, no, o to chodziło, tylko po prostu jedyny problem jest taki, że one są za blisko i po prostu damy troszkę dalej i będzie, myślę, wszystko okej. Dobra, naprawiłam. I specjalnie tutaj walczyłam z tymi pająkami, żeby rozwalić już tutaj ten kokon. O, no właśnie, już go rozwaliłam. I zaraz go dam trochę dalej. I jeszcze by ten trzeba było rozwalić. Ale tam o nie, chyba... znowu! No, mermy! Fuck! Wiesz co, może tutaj za tą dziurą dopiero postaw, tutaj gdzie są te pozostałe pająki. Tak, zaraz tam postawię. Bo tak to będzie za blisko, bo one będą przychodziły za chwilę do ciebie. Obydwa już są. Znaczy, bo tak, jeśli tu się nie łazi, no to one nie przychodzą, wiadomo, no nie? Ale to no, jak dam trochę dalej... To... się łazi. No właśnie się łazi, nie? I one idą za mną. Tylko, że znowu te mermy są trochę teraz za blisko, nie? No ale... Gdzie by to postawić? Tu może jeden postawić. A gdzie te moje te? A nie, bo to były przecież podwójne, a nie potrójne. Ale ja mam kokony w skrzynce. Są. 8 kokonów jest. No, to sobie właśnie zaraz postawię. Tu już jest chyba wszystko. Ty mi posadziłaś choinkę na bagnach? Nie, nie posadziłam ci nic. Myślałam, bo jakaś tu choinka dziwna rośnie. O, czekaj, tak, tu sobie postawimy pułapki. Masz drewno może? Wiesz co, właśnie mam troszeczkę... 12. Trzeba by iść właśnie na drewno. Pomożesz mi troszeczkę ogarnąć przygotowania do zimy. Jasne, jak najbardziej. Tylko powiedz mi jeszcze... potrzebuję flinta. Już. Flinta też właśnie mam nie za dużo. Musimy właśnie się wybrać gdzieś. Ale to za chwilkę się ogarniemy, wybierzemy i... I coś tam pozbieramy, bo... nic ciekawego nie ma. No bo właśnie widzisz, jak się kurczę gra z kimś, to później, wiesz, wszystkie materiały, co ja sobie nazbieram, no to wszystko schodzi dla kogoś, wiadomo, no nie? A jeszcze jak się gra wtedy w czwórkę, no to jest masakra po prostu, wiesz, ile tego idzie. Jak się gra od początku, to wiadomo, każdy sobie zrobi i wiesz, ile chcesz tego flinta? Ja mam tylko 3 też. Masz, dam ci. No to daj mi cokolwiek, ja będę zadowolona. I co jeszcze chciałaś? Nic. Drewno chyba, czy coś? A, drewno chciałam, tak. Albo chciałam sobie zrobić zbroję, ale to najwyżej sobie nazbieram, spoko. Dobra, ja właśnie też muszę zrobić, bo już nie mam. Musimy właśnie iść... A nie, o, a rzuciłabyś patykiem jednym? Patyków to mam dużo. Zaraz ci dam. Nie ma problemu. Chcesz coś zjeść? Nie, ja mam jedzenie, mam jeszcze tam w lodówce. Tu jagody masz, to zrób sobie pulpety, jakbyś chciała, bo ja to z tych jagodów, tak. Bardzo po polskiemu. Z tych Polska jagód mała być gumowa, z tych jagód nie korzystam, tak, to wiesz. Nie. A jeden to mi to niepotrzebne. Co się dzieje? Krzaczek tam zwiąłem. Ale ja mam kubkę. Mam kubkę. Drzewa tutaj widzę. Trzeba by je, wiesz co? Jak tam twoje zdrowie, słuchaj, bo mam jeden ten taki do leczenia. 38. To słuchaj, to masz. Czekaj. Tu ci położę. Weź sobie. O, dziękuję bardzo. Ale nie wzięłaś. Zaraz posadzimy. A zaraz wezmę. Nowe drzewka. No widzę, że tu wszystko schnie, a...
stwierdziłam, że najpierw wolę zciąć, żeby nie zmalało. O Jezu, patrz, zabrałam ci, nie? Trzymaj. Już miałam podnosić i... Byłam pierwsza. O, ale fajne, skąd to masz? Ej, nie wiem. Ja zawsze mówiłam coś innego i teraz... Jestem zaskoczona, może nawet nie wiedziałam o tym, że zostało zmienione. To Jarek taki coś prowadził? No, przecież teksty też są wszystkie zmienione. Coś ty? No. Kurde, ja w ogóle muszę pogadać z Jarkiem. Czy... Ale on na pewno ma sporo roboty, no nie? Bo zawsze marzyłam, żeby ktoś zrobił dla mnie moją postać. Muszę z nim pogadać i go poprosić. Tak ładnie. Myślę, że... Że nie. Że się zgodzi. Tak? Myślę, że tak. To jakby co to wiesz, to też tam szepnij słówko. Ale ja będę pisać do niego. Miałam w ogóle pisać, ale mówię, a tak jakoś głupio, wiesz, no. Ale mówię, kurde, Jarek fajny facet, może akurat, wiesz, bardzo sympatyczny. No, trzeba było pisać. No napiszę na pewno. Albo zobaczę może i się dowie z filmu, że ja tu takie plany mam. Zawsze marzyłam o tym, żeby ktoś zrobił dla mnie postać, wiesz, taką właśnie też wzorowaną na mnie. Byłoby po prostu super. A bo te wasze postacie są takie fajne. I ja też chcę. Będę pisać, może akurat jakoś się uda. No, spróbuj, czemu nie? Nie, ja mu nic nie powiem. Nie? To, ale wiesz co, jak już napiszę, to wtedy, wiesz, szepnij słówko za mną. Spoko, nie ma problemu. Ale ja wiem, jak to jest, bo też wcześniej z Hastem nagrywałam, to też mój bardzo dobry znajomy też robił mody i wiem, ile to po prostu jest pracy, tak? Przy tych modach ciągła jakieś tam aktualizacje, jakieś poprawki i to wiecznie, wiesz, wiecznie jest robota przy tym tak naprawdę. No, ciągle coś jest coś. Też masa osób tam do Tomka właśnie pisała, a zrobiłbyś takiego moda, jakby to było takie, wiesz, pstryknięcie palcem i wiesz, proszę, macie moda, no nie? Co ty zrobiłaś? Spokojnie, nie rozwalaj cię ogniska. Zrobiłaś sobie zbroję, bo ja zrobiłam, mogę ci dać? Nie zrobiłam. Proszę bardzo, bo ja zrobiłam dwie. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ostatecznie nie rozwaliłam tylko Tom. Rozwaliłam szkielet, bo mnie denerwował. A, no to dobrze, bo a od niego przecież nie spada czasami poczytalność? A nie wiem. Ej, weź sobie tutaj tą jedną drewnianą tom, bo ona w ogóle, słuchaj, nie niszczeje. Ona ma niby procenty koło tej paczki, a ona nie niszczeje. Aha, okej. Okay. No, czekaj, wiesz co, wezmę jeszcze młotek, bo może rozwalę gdzieś, żeby mieć świńskie kuperki. Weź sobie jakieś jedzenie. A coś wziąłam, jedne klopsy, a może sobie zrobię jeszcze jedno? Zrób sobie jeszcze, bo to wiesz, wezmę młotek. W razie czego posilę się... Nasionkami też będzie. No, ja wezmę jeszcze te pęcherze w razie czego, gdybyśmy umierały. Bo tu wiesz, tak. Różnie może być. O, wezmę sobie jedzonko. O, patrz, to mi się psuje. A tam jest, ja mam, rozumiem, że mam odkrytą tylko i wyłącznie pustynię. A, faktycznie. Tam, gdzie mucha smog, bo... Bo ty tam wtedy byłaś z nami, prawda? No, byłam. To chodź, idziemy, bo musimy... Ej, a czekaj, nie ma tu gdzieś jakiegoś kilofu, bo kurde, wiesz co, ja nie mam też już teraz flinta. Nie ma kilofa. A jak spotkamy jakiś kamień... O, jest kilof, przepraszam. Jest? Tak, proszę. O, to dzięki, to chodź, bo trzeba flinta nazbierać. I wiesz co, chciałabym iść na kasztany, żeby sobie ten... O! Czekaj, właśnie, weźmy, zobaczymy. Może akurat nam się uda wytropić, słuchaj, tą... Ej, o, co to jest, powiedz mi, i teraz co? Weźmy obydwa. Okej. Okay. Jeden jest ten zielony. Jeden jest ten, no. Wyjątkowy koalefant, ale już nie widzę A tego śladu. Czemu one się różnią? Jest. No bo jest taki mod na dodatkowe koalefanty. No tak, wiem. Znam ten mod, ale powiedz mi, czym one się różnią, te ślady? Skąd wiesz, że jeden będzie jakiś wyjątkowy? Jak leci taki zielony dymek. A. Jak brązowy, to będzie właśnie albo zwykły, albo warg, albo... Ty masz chyba brązowy, prawda? Tak. No to super, to ty trop sobie brązowy, a ja sobie tutaj wytropię tego. Jak będzie owca, to krzycz. Albo warg, no bo to też tak... No ja już go zgubiłam w tym gąszczu. A jest, dobra, czekaj, mam. Ale bym tak chciała tą owcę. Jak się chce... plecak leży? To może małej mi albo Jar... Nie, Jarka masz ty chyba, bo on później tam chwilę ze mną tu jeszcze został i zrobił mi kilka tych właśnie przedmiotów, no nie? No, słyszałam.
Fajne ma te rzeczy, kurczę. Naprawdę. O, jest. Dzień dobry, ty jesteś chyba leśny. Tak mi się wydaje. No i może bym go zabiła w sumie? Ale no, dupa, nie mam tego. Flinta. Nie mogę nic zrobić, muszę jakiegoś flinta znaleźć. Ale to niech on sobie tutaj jest, jakby co. Co, wytrupiłaś już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Czyli to na pewno nie będzie warg, bo warga się szybko tropi bardzo. Mówisz? O, coś znalazłam. To nawet nie wiedziałam. Słoń. No. O, tu potrójny kokon. Coś ty? No. Ale to chyba walić ci go? Daleko ode mnie. No to wyskoczą zaraz wszystkie pająki na ciebie. Spokojnie, są sposoby, żeby nie wyskoczyły. Mówisz? No. Czekaj, trzeba je ciągnąć kawałek dalej i dopiero wtedy zacząć je bić. I wtedy nie wyskoczą wszystkie. Idę do ciebie. No. Mam mięsko. O, się zrobiło ciemno. Wieczór, ale wieczór jest długi, także spoko. Widzę właśnie. O, jest kolejny ślad. Ale to też będzie ten... Ten, wiesz... Dodatkowy, bo... Zielony. Właśnie, muszę to drzewo sobie tutaj ściąć, bo ja chcę te kasztany, bo... Ten kolczasty hełm jest bardzo fajny. No, on jest dobry. Bo on jeszcze zadaje też obrażenia, prawda? Ja nawet nie wiedziałam, tak. Dopiero jak nagrywałam właśnie ten przegląd Jarka Omoda, to tak naprawdę wtedy poznałam co i jak. Tak, o nie, o nie, o nie. Brakło mi gdzieś internetu. Co? O, halo. Jak to ci brakło internetu? O, już. O. No, bo ja sobie śmieję się, że ja sobie wiadrami internet przenoszę i mi czasami brakuje. Aha, okej. Okay. Coś dziwnego się dzieje i nie wiem gdzie... Dobra, nie idę prosto. To a nie widzisz mnie na mapie? Wiesz co? Chwilowo uciekam przed pająkami. Aha, okej. Okay. A widzisz? Widzisz? Masz swoje sposoby. O, widzę co. Nie, bo brakło mi... Mówię ci, brakło mi internetu w wiadrze i musiałam przełączyć do nowego wiadra. Okej. Okay. Już działa. Nowe lepsze? Tak. Okay. O, widzę cię. Gdzie jesteś? Co ty tu robisz? Drzewa ścinam, bo kasztany właśnie chcę. Ile to było? 6 potrzebne? Ile to było tych kasztanów? Nie pamiętasz czasami? 8. 8! Kurde, drogi ten hełm. Tak, 8, jedną linę i 2 drewna. Możesz sobie sprawdzić, bo on jest dostępny bez maszynki, żeby sprawdzić. No. Spoko. Ale zrobię, bo on jest naprawdę super. Mhm. Poza tym nie mam żadnego innego i nie mam... Ej, a może byśmy poszły na świnki? Co ty na... Ile ty masz w ogóle zdrowia tym? Bo ty masz chyba mało, prawda? 37. Bardzo dużo. O Jezu. Ale ogólnie masz też chyba mało, co nie? Nie, ogólnie mam dużo. Drzewca masz? No. O fuck. Trzeba poczekać. Ja mam 2 kasztany. Aż zniknie. Ja mam już 8, słuchaj. To jeszcze dla ciebie 6 i... I też będziesz mogła sobie zrobić. Będziemy wtedy uzbrojone. No. Zdecydowanie. O, chciałam drzewo bez kasztanów. Bez sensu. Bo chyba te duże trzeba, no nie? No. No, a przy okazji drewna sobie nazbieram. Czekaj, bo tu już chyba się kończy to. Wiesz co, to chodźmy może już tam w stronę świnek. Dobra. W ogóle, a masz dużo mięsa z potwora? Noc będzie, czekaj. Może tutaj zostaniemy i trochę jeszcze drewna sobie pościnam. Mięso z potwora mam, a co? Chcesz, czy co? Nie, wiesz co, bo jak pójdziemy do świnek... Poczekaj. Dobrze. Już. Jak pójdziemy do świnek, to możemy je nakarmić mięskiem. One jak się zmienią w tego... w świniołaka, to one zawsze dropią ci jedną dupkę i 2 mięska. Więc to jest lepszy interes. Ale to aż i zawsze... Mam tylko 4. To chyba tylko na jednego. Ja mam 2, no ale zawsze, wiesz, zawsze masz gwarantowaną dupkę, co nie? Ale one chyba są mocniejsze, co nie? No ale jak we dwójkę się stanie przy nich i zacznie się... Ej, poczytalność! Twoja kiepska chyba. Masz okulary na nosie? Tak, mam 40. I mi nie spada. No ja mam 200. Także nie wiem, o co chodzi. A chcesz jeszcze ten cylinder?
Nie, no bo nie założę jedno na drugie. A, nie, da, bo to jest jakby na cylinder, tak? Te okulary? No, jako czapka, no. A, no to widzisz. Czekaj, zetnę jeszcze sobie tu. Czekaj, ja mam 10. Ile masz tych kasztanów? 2. No to... Czekaj. A jego można zrobić bez tego, mówisz? Bez maszynki? Nie, nie, nie. Musisz mieć maszynkę tylko. Ale ja już możesz go robiłam. Zobaczyć. Przecież to ja mogę zrobić. No to możesz. No to czekaj. Jak go robiłaś, to możesz. Tutaj. Boże, ja nie zrobiłam tej liny? Myślałam, że zrobiłam. Ej, nie mogę, czemu? Nie? Jak to mi pokazuje, że muszę być przy maszynie, skoro ja już go robiłam? A masz go odblokowanego? No nie mam, ale przecież go robiłam na pewno. Przecież nie tu... Czy ja nie tutaj chodziłam? A, ja chyba chodziłam, wiesz co? To chodź, wrócimy na chwilę do obozu. Ja chyba chodziłam w nim w tej poprzedniej tej... Co z Nasterem zginął. Chyba no, tu jeszcze nie robiłam. Właśnie, właśnie tak kojarzę tylko, że robiłaś z Nasterem, jak grałaś. Chyba tak. To nic, to zaraz zrobimy i tam i pójdziemy. Spoko. Czemu ten żywiec, przepraszam, jeszcze nie zniknął? Bo słyszałam te małe te. Bo on tak ma. Co ty tam walczysz? Nie, ja czupuję drzewo. A, myślałam. Robisz pewną tym sposobem, że tam gdzieś na górze jest szybciej, czy coś. Tak? Że gdzieś tam nie. Się klika i że jest szybciej wtedy. Nie, wiesz co, ogólnie jak się klika często myszką, to się szybciej ścina. To? Ale na początku jeszcze chce mi się w to bawić, a później już mi się odechciewa i tylko trzymam spację. Ja zawsze trzymam spację, bo mi się właśnie nie chce. Zazwyczaj też należy do tych leniwych. O, mam, ostatnio, mam. Ostatnio tak bardzo nie chciało mi się, że zaczęłam grać zupełnie samą myszką, więc... Jeszcze 2 kasztany potrzebujesz, bo ja mam 2. I też ci zrobię, bo już mam odblokowane. Ale co, jeszcze raz. 2 kasztany sobie znajdź. Ja mam już 6. A już masz! Ja mam 6 kasztanów. No to słuchaj, to daj, to ci zaraz zrobię. Idę do ciebie. Okej. Okay. Ja też idę w twoją stronę. Może zjem marchewkę? Właśnie, trzeba by coś zjeść. Dlaczego ja tak mało zdrowia? By były psy i pająki. O, cześć. No, cześć. Proszę, masz kosztanki. Okej. Okay. Czekaj, linę muszę zrobić. O, patrz, masz jeszcze to. O, dziękuję bardzo. Proszę. O, dzięki. Zjem sobie to mięsko. Boże, ja mam tu tyle rzeczy, że ja po prostu już praktycznie nie mam miejsca w ogóle. Tu mam jakąś... No to ja cię zabiorę, bo ja mam pełno miejsca w ekwiponku. Czekaj, na razie jest okej, bo tak, to jedną zbroję, ale to wrzucimy do ogniska, bo jest 1%, to się nawet nie opłaca. Dobra, to idziemy, co? Czekaj, gdzie te świnie są? Tu na dole. Tu. Chodź. A, okej, okay, idę. A ile... Potrzebują nie 4 te mięsa czasami, te świnie? 4. 4, kurczę. 4, żeby się przemienić. Ej, rzeczywiście tej pałki się nie zmniejsza, jest cały czas 100%. No i ja właśnie nie, tu chyba jest po prostu jakiś błąd z tym, bo... No, chyba tak. W tym modzie, no nie? Bo niby powinno się... O, a co to? A, to 2%. Niby jest właśnie te 100%, że powinno się zmniejszać, a się nie zmniejsza. Lubię takie błędy. Nie są najgorsze. Ej! Ej, właśnie, a może byśmy, kurde, żeby sobie bym mogła sobie zrobić, bym sobie, tak? Ale to i tak potrzebujemy siatkę, żeby złapać pszczoły, co nie? Ale tak, to jest dobry pomysł, bo jak masz ul, to będziesz miała praktycznie nieskończony miód i masz, mieszkasz koło bagien, to będziesz mogła sobie robić te lepsze leczenie, no. Tak, te plastry miodowe. No. Bo tam jeszcze tak, jak już mam ten plaster miodu, to jeszcze potrzebuję siatkę, połapać pszczoły i deski chyba, nie? I to wszystko. 2 deski, 1 ten, ten plaster i 4 pszczoły. No to właśnie, to spoko. Pajęczyn mam od, nie powiem czego, to no, siatek mogę robić i wiesz. Na siatkę są potrzebne tylko 2 pajęczyny, więc to jakoś nie jest strasznie trudne. To super, to sobie zrobię. Off. Cześć. Fajnie, że masz flinta. Wezmę sobie jednego.
Weź, bo właśnie, kurde... Tą saletrę zabiorę. Zobacz. Ciężko z tym flintem. Trzeba gdzieś na kamulce iść. Kamulce. Boże, ja tu dzisiaj jestem jakoś... O, a tu jest ten! Jedna ta maszynka, słuchaj. Może byś wzięła, co? Która? Co to jest? Ta jarkowa, na lato. Gdzie ona jest? Tu, chodź. Gdzieś ją widziałam przed chwilą. Chyba, że to znowu jakiś... Ej, no i patrz, i nie ma jej. A może ją ostatnio tutaj widziałaś po prostu, wiesz? I dlatego... Nie, bez sensu. No właśnie, no nie wiem, bo kiedyś tak też wiesz, było z plecakiem, może... że niby był, a go nie było. Na mapie go widziałam. Wiesz, po prostu myślę, że to było tak... O. Że podeszła, jak leżał, to byłaś tutaj, odeszłaś i ktoś później go podniósł i zabrał. I to zapamiętuje ci ostatnie, co widziałaś na mapie. Patrz, to jest tego... maszynka nawet. Nauki? No. Ktoś bardzo to ładnie. Ktoś tam musiał zostać, że co, może by trochę kuda. Wcale nie jestem niezadowolona z tego powodu. Musiała gdzieś tu zostać ostatnio. A, bo to chyba myśmy tutaj dla ciebie robili. Jak ty tutaj przychodziłaś. Patrz, pokażę ci coś. Poczekaj, bo ja tu przyszłam, bo jest jakiś, kurde, kamień rozwalić, bo tego flinta nie ma. Wiesz, co zrobimy? No. Aha. Zrobiłam sobie łopatę i będę ci kopała krzaczki, żeby ci posadzić tam blisko obozu. Okej. To jest plan. O, znowu jesteśmy koło Mucho Smoka. No. Nie podoba mi się to. To... Dużo masz złota? Wiesz co, tam w skrzynce nie wiem ile mam, ale chyba nie za dużo. No nie wiem. Znalazłam śmieci dla króla, więc zamienię je na złoto. No, to pewnie, jak najbardziej. Dobra, robię ognisko. Okej. Okay. Patrz, pokażę ci coś. Zobacz, co mam. Co masz? Skąd masz? Zrobiłaś? No. A no bo to przy tym, albo ty z pajęczynami walczyłaś przecież. No i właśnie się tak patrzę, że mam dwie pajęczyny, to mówię, a zrobię. Jak już mamy maszynkę nauki, to czemu nie? Pewnie, że tak. A w ogóle widziałaś, co Jarek dodał jako kolejny przedmiot do modpacku? Nie. Była jakaś aktualizacja, widziałam, ale nie wiem. Tak, zobacz, jak masz świecące rzeczy, co nie? To masz najniższym, masz Bright Necklace. I on dodał ten naszyjnik. Jakie świecące rzeczy ty mówisz? No, ognisko, ten ogień. A, okej. Okay. O, co to? No to masz z tych co są w jaskiniach, te kwiatki. No, ja wiem, te kule, ale ten... I co ten naszyjnik robi? Jak go nosisz, to świeci. Super, ale właśnie, no kurde, co z tymi jaskiniami? Właśnie tutaj z Danusią rozmawiałam, mnie oświeciła, że niby jaskinie są, ale tak naprawdę ich nie ma. Są dla wybranych. Znaczy nie, no możesz wejść. Jest bardzo dużo dedykowanych serwerów ogólnie dostępnych, więc można sobie na nie wejść i zobaczyć. Naprawdę fajnie to wygląda, więc... Ej, ja zażarłam mięso, nie? Tak, teraz jak zobaczyłam świnie. Ona mnie goni. Genialne. No trudno. No, zaraz coś znajdziemy może? To wiesz nie co, ma? Tak, trzeba by na początek zabić tą świnię. Rozwalę właśnie domek. Domek mi się przyda, jak najbardziej. O, już leci kolejna świnia. Okej. Okay. Ja mam młotek, rozwalę domek. Sobie będę miała... Postawisz go tam blisko? Nie. Rozwalę. No tak, ludzie, po co ci świnie, kiedy ty masz mermę? No, ale będę miała, świnie, wiesz co, będę miała kuperki. Przyda mi się na, wiesz, na hełmy, no i deski, wiadomo. Wszystkich nie, ale tak, wiesz, czekaj, ile one tu mają? A nie, to są tylko dwa? Nie. To jeszcze jeden bym mogła rozwalić, w sumie. Domek, bo po co? One mnie tylko atakują, tak naprawdę. No. A tu mi się materiały z nich przydają, dobra. Tobie nie są potrzebne świnie, więc... A powiedz mi, a u ciebie wodnik może karmić, wiesz, mermę jak świnie? Tak, może, tylko że jagodami. Aha. Ej, a może by zwinąć te mermy i przyjść z nimi na Mucho Smoka? Wiesz co, bardzo dużo ich musieliśmy... Bo jak my pokonaliśmy Mucho Smoka, to mieliśmy ze sobą zastęp wysokich ptaków wyrośniętych. Było ich ze 20, może więcej.
Ale ja tutaj mam obniżoną tą wartość, normalną, tak jak jest w grze, nie na Together. Czyli masz... Czyli nie ma tam ileś 20 tysięcy, tylko ma normalnie tam, nie wiem, ile on ma, 3 tysiące? Ile tam ma normalnie w grze? Nie pamiętam. Tak jakbyś normalnie grała na, wiesz, na zwykłą Don't Starve, no bo mówię, wiesz, zrobiłam po prostu normalnie jak w grze, bo mówię, będę grała sama, nikt ze mną nie będzie, no to kurde, no to przecież nie ma szans, żebym jakiegokolwiek, wiesz, giganta pokonała przecież. No, mogłoby być ciężko. No. Chociaż w zasadzie czasami w pojedynkę tłuczemy jakiegoś tam tego, jak on się nazywa, no, ten kaczkołoś. No, to jego tak, jego to jest najłatwiej. Kaczkołoś tak i ten, i jak się zna, jak atakuje ten borsuko niedźwiedź, to też się go da pokonać w pojedynkę. Tak? Tylko, że długo to zajmuje, no. To widzisz. Bo on ma taki schematyczny atak, zawsze atakuje tak samo. I po prostu już w pewnym momencie jedziesz na pamięć. O, widzę, że szukasz słonia. Tak, już właśnie go tropię dłuższy czas. O, gdzieś jest. Halo? Gdzie on jest? O, jest tutaj, widzisz. To jest ten leśny. Masz leśnego? No. Jak on wygląda? No, chodź, zobacz. Taki ładny zielony. O ja, i on się świeci. A w ogóle jaki jest zarąbisty, jak wytropisz w pełni, taki biały, świecący, wiem, przepiękny. Wiem, widziałam. No, super jest. One działają tak jak do Don't Starve, bo widziałam, nagrywałaś kiedyś moc z tymi elefantami. No. I to one działają w ten sam sposób? Tak. Aha, okej. Okay. To w takim razie mniej więcej wiem. Tylko, Boże, ile ja mam tu... Słuchaj, weź na te deski, bo ja już nie mam miejsca. Okej, wezmę. No ja mam dwa staki drewna. O, rozumiem, że bijemy słonia? Tak. No bo w sumie tam mam jeszcze jednego to. Na razie ten na małe koelefanty usunęłam mod... O Boże, co on tak leje? A, bo one są silniejsze, tak. Czekaj, bo to leci za tobą. O, już. Umarł. Co to jest? To są takie... Forest seed. I tak, te nasionka trzeba zabrać. I co się zrobi z nimi? I coś tam z nich wyrasta, właśnie czekaj, bo nie pamiętam jak to było, muszę zabrać do to... Co ty? Nic, opowiadam o tym nasionku. Chcę zabić motylka. Fajne masz w ogóle te dźwięki. Superowe. Dźwięki ty robiłeś, nie? Tak. Fajne, fajne. Dziękuję bardzo. Co mogę powiedzieć? Nic, dobra. Cieszę się, że ci się podobają. No to w sumie co? Te pszczoły mogę jeszcze złapać. A, bo ja mam tą, jasne. Tam są i tak ty. Musi być w dzień, co nie? Żeby tak. Zapłać. A, bo ty masz jagodowe krzaczki, prawda? Tam tak. Obok siebie. Masz tylko, nie masz trawy i patyków. Wiesz co, no trawę tam trochę zaczęłam, patyki też zaczęłam tak naprawdę, ale... Dobra, to ja coś zbieram w takim razie. Tu jest jeszcze, to zbiorę sobie... Ja nie mam miejsca, słuchaj. Ja mam tyle wszystkiego, że po prostu... Masz kupę, może? Mam. To proszę, oddam ci kupę. Okej. To zrobi mi się miejsce w ekwipunku. Dobra. Wiesz co, poczekamy tu może do rana, to... złapę pszczoły. Mhm. Czy one gdzieś patrz, się kręcą? Węgiel. O, i to jest złoto. Ej, a dałaś temu? Co? Świni? Tak. To sobie pozbieraj tu złoto. Okej. I powiem ci, że w czwórkę się gra fajnie, bo jest śmieszniej w ogóle, ale jakoś tak ja nie potrafię, mówię, ci się skupić. No normalnie... Jakoś lepiej mi się gra we dwie osoby, wiesz? No możesz skupić się tylko na jednej osobie. Tak. Tak to ciężko są koordynować wszystkie cztery osoby razem. No, niestety. Też wolę grać w dwójkę niż więcej osób. I no. Najbardziej, jak się wchodzi właśnie na takie publiczne serwery, to najbardziej boli mnie to, że są ludzie, którzy, wiesz, budujesz sobie bazę i tak dalej i przychodzą ludzie i tylko siedzą przy lodówce, co nie? A ty znosisz tam jedzenia, tego jedzenia jest ciągle mniej. Całego nie przybywa. Mhm. Ja też nigdy nie grałam na publicznych serwerach. Jakoś tak... Jest fajnie. Ostatnio dobrze się bawiliśmy
jak już nam się znudziło, to Jarek grał Wickerbottom i zrobił macki w bazie i wyszliśmy. Aha. A to już jak nam się bardzo znudziło. Super. Jesteśmy z tych wrednych graczy. Etam. Którzy niszczą bazy. Gdzie jesteś? W sumie to... Dobra, widzę cię. Coś, może gdzieś tam na bank. No. Płoniesz gdzieś? O, masz ognisko, mam płoniesz. Ognisko, mam, tak. Oj, a właśnie muszę sobie założyć tam, może. Oddałabym coś. Ci coś, albo nie, o, zjem, to już będę miała miejsce. Ja nie mam właśnie też. Co tu jest? O, na pewno to masz, to ci oddam. O nie, nie masz. A co to jest? Mięso, ale dobra, już je zjem w takim razie, bo jestem trochę głodna. No ja w sumie też do tego będziemy powoli wracać, nazbieramy jeszcze te pszczoły. A ty możesz jeść wszystkie rzeczy, te takie jagody i tak dalej? Możesz wszystko jeść? Mogę, ale mi poczytalność spada, no nie? A, okej. Okay. To nie wiedziałam. Spoko. Chociaż jagód to chyba w ogóle nie mogę. Boże, nie pamiętam, bo ja już tak od samego początku jem tylko mięso i po prostu, wiesz, nie pamiętam. Ale chyba... Okej, okay. Czy mogę jeść? Chyba nie mogę w ogóle. A nie, mogę. No, poczytałam sobie na takie sprawy. O, poczekaj, będę łapała pszczółki. No, no. Że mi się przypomniało w ogóle. Chyba łap. Jak coś tam masz, to daj, no bo... Też nie mam za bardzo miejsce, no ale co? Nie, nie, ja mam miejsce, spoko. Masz? O Jezu! Ale to są czerwone! Jak to? Bo one wyleciały po tym, jak zobaczyły, że złapałam żółtą pszczółkę. A, okej, okay, dobra, bo mówię, o co chodzi. Przecież, kurde... Teraz się ode mnie odczuwa. Jesień jest. Z jakiej racji czerwone pszczoły? Ej, a właśnie, a z tych żądeł to się też coś nie robiło? Jakieś... O, tam leci jedna. Z żądeł robisz zastrzyki. Właśnie, może by też pozbierać te żądła, nie? Jeden ul chcesz? Chyba ci wystarczy jeden, to nie? Chyba tak. O, to już mam 4 pszczoły. Już? Tak. No to możemy iść. Na łapę też trochę motylków, wiesz? No, 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 bo kwiatki. Już zużyj tą siatkę, nie? Mhm. O, o, co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, znowu. Zmień wiadro. Tak. Czas zmienić wiadro. Dobra. Motylki, cip, cip, cip. Żabka. No, same pszczoły. Chcę motylka. Gdzie jest moja łopata? Łopato. Ej, nie mam łopaty. No może ci się skończyła. Ej, nie mam łopaty. No to sobie zrób. Nie mam flinta. Nie mam nic. No, chciałam wykopać. A co to jest? Nie wiem. O. O, to jest tym, co się rzuca. To ma hołk. A, no, no, no. Zaraz mam jeden leżą, to biorę. Wiesz. Może gdzieś tam jak chcesz... Właśnie, bo to jest jak się chyba nie trafi, czy coś, to on tam zostaje później na ziemi. Gdzie powinna iść? A, dobrze, idę nawet. Masz chyba drogę do bazy. A ty poszłaś już do bazy? No idę do bazy się wypakować i coś zjeść, bo kurde, wiesz, no, jestem cała załadowana i to bez sensu. Nic nie zrobię. Właśnie miałam te pająki sobie też rozstawić. I wiesz, będziemy kończyć ten odcinek, bo też nie chcę, żeby był jakiś, wiesz, długi. A to już tak... nawet nie wiem, ile siedzimy. No, tak szybko czas leci, no już ponad 30 minut. Oj. No. Boże, ta gra jest taka wciągająca. Strasznie. To prawda. No, muszę te pająki mi tam dać, bo oni mają teraz merwy co robić, kurde. Łażą bez celu. No, biedne. No. Trzeba im dać roboty. Pewnie, że tak. Czekaj, tam może... No to na razie też. Dobra, już zaraz będę. Mhm. Co ja mam fajnego? A, mam tą sadzonkę ze słonia. Okej. Okay. To zaraz to posadzimy. To ją kładę, bardzo proszę. A co jest w chesterze? Nic. A, nic nie ma. Nic nie ma, bo go nie brałam, bo kurde, wiesz... Mermy mi go atakują cały czas, no nie? Wrzucę do niego zgniliznę w takim razie. Dobra.
Dobra, słuchajcie, to ja tu się jeszcze ogarnę później i ten, a na dziś, znaczy no, na ten odcinek kończymy, także troszkę poogarniałyśmy. Będę miała ul, fajnie. Dzięki Danusi, Danusia mi pomogła, także dziękuję. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Cześć! Czekam, aż się pożegnasz. Cześć!